chciałbym, żebyśmy zostali na tym 17 rozdziale Ewangelii Łukasza. Kochani, tu jest napisane tak. Zapytany zaś Jezus, oczywiście przez faryzeuszów, który kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Czy Królestwo Boże to nie są rzeczy zewnętrzne. Królestwo Boże dotyczy naszego ducha. Królestwo Boże jest w nas. Królestwo Boże to nie jest coś takiego, że my na to czekamy i mówimy: wstąpi teraz moc Boża i ludzie zaczną się nawracać na ulicach. To nie o to chodzi z manifestacją Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest w nas. I jeżeli my, jako dorośli ludzie, zaczynamy uwalniać Boże Królestwo, ono zaczyna się rozprzestrzeniać. Jeśli my zostajemy w stanie dziecięstwa i nie uwalniamy Bożego Królestwa, ono nigdy się nie będzie rozprzestrzeniać. Wiecie, wszystkie te wielkie przebudzenia, które były na świecie i które są dalej, one są wynikiem tego, że jacyś ludzie zaskoczyli, że mają być dorosłymi w duchu i oni mają być nośnikami Bożego Królestwa, które będzie przez nie się wylewało jak rzeka. Jezus powiedział: kto przyjdzie, kto pragnie, przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. Jezus powiedział: mi chodzi o to, żebyście byli tak wypełnieni moim Królestwem, aby ono wypływało z was. I wtedy wy będziecie szli i tam, gdzie będziecie szli, moje Królestwo będzie wypływało. Ono nie stąpi stamtąd. Ono stąpi stąd. To jest wielka różnica. Oczekiwanie na Królestwa stamtąd jest herezją. Stamtąd to przyjdzie Pan do Jerozolimy, rozumiesz? I wtedy zobaczysz to w BBC, w to nawet nie musisz wierzyć. Zobaczysz naprawdę w BBC po prostu, bo tam będzie jazda bez trzymanki. On stąpi na Górę Oliwną, rozwali ten meczet, przejdzie przez tą autostradę, zniszczy wschodnią bramę, rozumiesz? I tam usiądzie sobie na miejscu, gdzie w tej chwili jest złota kopuła muzułmańskiego meczetu. Tego nie... W to nawet nie trzeba wierzyć. To i tak się wydarzy, czy my będziemy w to wierzyć, czy nie. To nie dotyczy sfery wiary, tylko sfery nadziei. Rozumiesz? Jezus wróci stamtąd, tak jak przyszedł, tak wróci. Ale nam nie o to chodzi dzisiaj. My się nie musimy zainteresować tym w ogóle. Rozumiesz, czy to będzie jutro, za tydzień, czy za miesiąc. Niech tym się stacje radiowe interesują i telewizyjne. My musimy zrozumieć, że tu i teraz jesteśmy powołani, aby uwalniać Królestwo Boże. Ty i ja. I to jest koniec tematu, jeżeli chodzi, skąd ono się bierze. Problem polega na tym, że my musimy zmienić miejsce przyglądania się, skąd ono przyjdzie. My musimy zacząć patrzeć tutaj i zacząć dokładać starań. I powiem Ci, dlaczego mówię dokładać starań. Dlatego, że w Królestwie Bożym za darmo jest tylko zbawienie, czyli wejście do nieba. Na wszystko inne musisz zapracować. Rozumiesz? Musisz zapracować. Trzeba się zatyrać w Królestwie Bożym. My położyliśmy na rzecz Królestwa Bożego absolutnie wszystko. Nasze małżeństwo, pieniądze, czas, dzieci, nawet Sary do szkoły nie posłaliśmy, tylko ją będziemy uczyli sami. Rozumiecie? A Duch Święty wziął, wszystko załatwił. Tutaj Grzesiek z Olgą zrobili to samo. To nie dlatego, że ja nie chcę dziecka do szkoły wypuszczać jakieś. Nie, to dlatego, że ja nie mam czasu. Rozumiecie? Wszystko położyliśmy. Wszystko. Ja jakbym dzisiaj chciał podzielić jakieś moje dochody, to ja nie wiem, co można by było powiedzieć, że coś jest na służbę, a coś nie jest na służbę. Rozumiesz? Bo jak jesteś w trasie, to jak idziesz zrobić siku, to jest na służbę, czy nie na służbę. Rozumiesz? Albo jak jesz hot doga na CPN-ie albo coś innego. Czy to na służbę, czy nie na służbę? Rozumiesz? Kiedy ty zaczynasz żyć Bożym Królestwem, to ty się jednoczysz z Nim. Już nie ma, gdzie się zaczyna służba, a gdzie się nie zaczyna. Całe życie jest służbą. Służba to życie, życie to służba. Rozumiesz? Po prostu, już nie wiadomo, już nie ma takiego czegoś, wiesz, podzielenie na sakrum i profanum, że ja kończę i idę do domu. Nie, nie idę do domu, bo idę do domu, a w domu jest ogień. Ogień! Jest ogień non-stop. Cały czas jest ogień. Cały czas są modlitwy, cały czas jest jazda. Cały czas.
Ktoś zapyta, do kiedy? Ja mówię, do końca mojego albo tej ziemi. Jeżeli my chcemy ekspansji Bożego Królestwa, to my musimy podjąć decyzję, że Bóg powołał nas do dorosłości i przez nas Królestwo ma się uwalniać. Ani nie będą mówić o to tutaj jest albo tam jest. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. Jeden z dni Syna Człowieczego. Wiecie, co to znaczy uwalniać Królestwo? To znaczy, że my mamy funkcjonować tak, jak Jezus za swoich dni. Jeżeli my chcemy rozróżnić, co jest Królestwem, a co nie, co w naszym życiu jest Królestwem Bożym, a co nie jest, czyli co trzeba poddać, musimy zobaczyć, czy nasze funkcjonowanie jest przypominaniem ludziom czasu, kiedy Jezus chodził po ziemi. Wiecie, ja oficjalnie mówię ludziom, mówię, zapraszamy, teraz jak robiliśmy tam film, zapraszaliśmy ludzi, zapraszamy o godzinie 19 do namiotu uzdrowienia, będziecie uzdrawiani. Obojętnie z czym przyjdziesz, nie ma w ogóle różnicy. Czy przyjdziesz na wózku, czy przyjdziesz z rakiem, czy przyjdziesz z łupieżem, rozumiesz? Jest tam Bóg. Dlaczego jest? Dlaczego mówiliśmy, że jest Bóg w tym namiocie? Wiecie dlaczego? Bo my tam byliśmy. My tam byliśmy. I mówiliśmy, jest tam Bóg. Przyjdź, dotknij się Go. Słowo Boże mówi, że przyjdzie dzień, kiedy szatni jednego Izraelity będą się chwytali ludzie i będą mówili, nie puścimy Cię, bo z Wami jest Bóg. Bóg jest z Wami. Wy jesteście jacyś inni. Ja mówię, oczywiście, że jesteśmy inni, my nawet nie jesteśmy homo sapiens. Bo ostatni homo sapiens umarł na krzyżu Golgoty, z tego co ja wiem z Biblii. A od tamtej pory już nie ma homo sapiens. Od tamtej pory są Chrystusowcy, nowe stworzenie, nowy gatunek. Nawet mój syn, jak się nawrócił, zaczął uważnie słuchać tego, co mówimy, to ostatnio do mnie mówi, dobrze, dobrze, ja wiem, że my jesteśmy nowy gatunek. My jesteśmy nowy, my myślimy w innych kategoriach. Ja mówię, oczywiście, że myślimy. My jesteśmy już inny gatunek. Ludzie Królestwa to inny gatunek. I ten gatunek, który jeszcze nie stał się gatunkiem Bożym, tak, biegnie do tego gatunku i mówi, muszę się przytrzymać siebie. Ty jesteś jakiś inny, jakiś lepszy. Oczywiście, że jestem inny, lepszy. Wiecie, doktryny mówiące, że jestem tylko grzesznikiem zbawionym z łaski, rozumiecie, nie pochodzą z Biblii. Ja nie jestem grzesznikiem. Ja jestem święty. Ja nie przeczytałem żadnego listu Pawła. Do was, grzesznicy z Koryntu. Zbawieni z łaski, Efezjanie. Koryn był najbardziej cielesnym kościołem, tam prostytutek i alfonsów kościół się składał, rozumiesz? A on mówi święci do nich, święci Boży. Albo miał poczucie humoru, albo naprawdę czuł to w duchu. Albo naprawdę rozumiał, o co tu chodzi. My jesteśmy ludźmi, w których zamieszkał Bóg i naszym zadaniem jest uwalnianie tego Królestwa, gdzie jesteśmy. My musimy zacząć wierzyć w to, my musimy zacząć utożsamiać się z tym. Aby każdy nasz dzień był taki, jak dzień Syna Bożego, to nie oznacza jakichś specjalnych rzeczy, ale oznacza to, że wstajesz rano i mówisz halleluja, tak? I w piekle zaczyna być zamęt, bo twoje halleluja powiedziane z rana z wiarą powoduje, że w piekle jest zamęt i już jest telefon, wstał. Nie będzie oglądał jak miłość, rozumiesz? Nie będzie oglądał się zabawami na ulicach, rozumiesz? Tylko znowu będzie chodził pół dnia. Szarabarabasa, karabasa, rabaraha, elabaraza. Znowu to będzie. Już jest alarm. Znowu wyjdzie na ulicę. I znowu jak komuś powiedzie dobry, to będzie mówił, Jezus, przynoszę ci Staśka. Jezus, dotknij ci Staśka w nocy, niech nie je, niech nie śpi. Znowu on wychodzi. Znowu wychodzi ten niebezpieczny! Diabeł nie jest straszny. Diabeł to szmata i franie. Straszny to jest Bóg. Straszny to jest Bóg. I straszny jesteś Ty. Bo w Tobie jest ten Bóg. Jesteś straszny. Jesteś niebezpieczny. Kiedyś Derek Prince, taki Boży nauczyciel, gdzieś jest z Panem, został zaproszony do takiej rodziny żydowskiej. I ta Żydówka, on nie rozmawiał o Jezusie w żadnym wypadku, ale że ona zaczęła pierwsza i mówi, Panie Prince, czy Pan myśli, że naprawdę był ktoś taki jak ten Jezus? A Derek Prince mówi, wie Pani co? Nie tylko był, ale jest. Ponieważ on żyje. I ona zrobiła krok do tyłu, mówi, to co Pan mówi jest bardzo niebezpieczne. A
A on mówi, wiem, bo ja jestem bardzo niebezpieczny, proszę pana. Jesteśmy niebezpieczni, jesteśmy straszni. Wiecie, ja nie wierzę w kościoły przyjazne ludziom. Dla mnie kościół przyjazny ludziom jest herezją. Wiecie dlaczego? Bo kościoły to nie są kluby. Kluby są przyjazne ludziom. Kluby polo, ping-ponga, kawiarnie, imprezy. Tam jest to wszystko rozrobione, żeby było ludziom miło. Kościół nie jest po to, żeby było miło. Wiecie dlaczego? Bo do kościoła ludzie powinni przychodzić w takim stanie, tak? Aby jedynie się wzmacniać. Mi jest zawsze miło. Ja mam także z nim miło. Czy jestem w kościele, czy nie jestem. Może ona kiedyś powiedziała, dla ciebie najfajniej by było chyba spędzić wakacje, pojechać na samotną wyspę, ty i Biblia. Byś świetnie odpoczął. Ja naprawdę bym świetnie odpoczął. Ja się nie czuję nigdy samotny, nigdy się nie czuję opuszczony, nigdy się nie czuję odrzucony. Ja nie potrzebuję, żeby ktoś mnie pogłaskał, powiedział, ale jesteś atrakcyjny, ale jesteś fajny, Artur. Ja mówię, sam, ja jestem fajny, ja wiem o tym. Jestem fajny, mądry, inteligentny. Wiem, jaki jestem. Wiem też, jakie problemy są w moim życiu również. Wiem, ile jeszcze bałaganu mam w sobie. Wiem, ile mam rzeczy do zmiany w sobie. Ja to wiem. Rozumiesz? Ja to wiem dlaczego, bo chodzę z tym Bogiem, bo On mi to pokazuje. Teraz w piątek byliśmy na konferencji z Grejami, to płakałem, kurczę, cały piątek. Płakałem ze szczęścia, bo pierwsze Duch Święty powiedział, jesteś w dobrym miejscu, co ja mówię, no. A po drugim pokazał mi, ile jeszcze mi brak. Rozumiesz? Ale czego to jest dowodem? Królestwo Boże jest we mnie. Dorastam i coraz bardziej Go uwalniam. Coraz bardziej, każdy z moich dni przypomina dni Syna Człowieczego. W mojej rodzinie, na ulicach, w różnych miejscach. Coraz bardziej uwalniam Królestwa. I będą mówić do was, oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Wiecie? Jedno z uważam nawet inaczej, największą tragedią obecnych czasów nie jest grzech. Bo grzech, na grzech jest rozwiązany. Rozumiecie? Grzech jest, na grzech jest rozwiązanie. Grzech to jest zaraza, która niszczy ludzi, ale ewangelizacja jest po to, że przychodzisz do tych ludzi i mówisz, jest rozwiązanie i to bardzo szybkie, proste i absolutnie zupełne. Przyjdź do Jezusa, On umarł za twoje grzechy. Wszystkie. Przyjdź do Jezusa, On nie dosyć, że umarł za wszystkie twoje grzechy, poniósł karę. To jeszcze wszystkie konsekwencje twoich grzechów spadły na Jezusa. Choroby, bieda, nieszczęście, rozłamy, traumy. Wiesz o co chodzi? Na Jezusa spadły. Jak do dzisiaj czujesz, to znaczy, że jesteś oszukany. Możesz tego nie czuć, możesz tego nie mieć. Ale jest zaraza. Diabeł, jak zobaczył, że stracił możliwość działania w sferze grzechu na maksa, to wymyślił religię. Religia jest absolutnie najgorszą zarazą, jaka istnieje. I wiecie, co robi religia? Systematycznie hamuje Królestwo Boże. Systematycznie. Wiecie co? Wszelka religia, nieważne jaka, czy to katolicka, czy protestancka, czy jakaś inna, w ogóle nie ma znaczenia. Religia to religia. Religia mówi tak, chodźcie tu, chodźcie tam, Pan jest z nami. Ja czasami jestem w takich miejscach i ktoś mówi tak, gdzie dwóch lub trzech w imieniu Pana, tam Pan jest Pan z nami. A ja tak siedzę tam i mówię, w ogóle tu nie ma Boga. Albo ja jestem chory psychicznie. Więc to, że Bóg jest w człowieku narodzonym na nowo, to w ogóle nie oznacza, że jest na spotkaniach ludzi narodzonych na nowo. Już wiele kościołów dawno Duch Święty opuścił. Już go tam nie ma. Rozumiecie? Ale jest religia. I religia zawsze będzie mówiła, chodź tu, chodź tam. U nas jest fajnie, u nas jest sympatycznie. Rozumiesz? U nas ci będzie dobrze. U nas ci będzie świetnie. U nas ci będzie tak świetnie, że w ogóle się nie zorientujesz, że nie żyjesz. Tak cię ululamy. Tak ci dobrze zrobimy. Albo tak cię potępimy. Bo religia się dzieli na dwie części. Jedna zabija poprzez głaskanie i przytulanie, inna zabija poprzez potępienie. Wiesz? Ci drudzy mówią, my jesteśmy ortodoksyjni. Ja mówię, Panie Jezu,
oni są ortodoksyjni, to ciebie by ze zboru wyrzucili. Jezusa by wyrzucili z niektórych zborów dziś. Nie mówią o świętym Pawle na przykład w ogóle, nie? Bo jego to w tamtych czasach chcieli wyrzucić, nie? Wiesz, z nich w ogóle. Ale Jezusa by wyrzucili. Dlaczego? Dlatego, że Jezus miał w sobie absolutną wolność i prawdziwą ortodoksję. Nigdy nie poszedł na kompromis. Tak? Ale nigdy też żadnego pogrzebu nie odprawił, jak wiecie. To jest ciekawe. Nigdy nie poszedł na kompromis i nigdy nie odprawiał pogrzebów. On ludzi pobudzał do dorosłości. On mówił, Królestwo Boże jest w was. Rozumiesz? Królestwo Boże jest w was. Odnajdźcie je w sobie. Dorośnijcie do tego wymiaru. Możecie. Możecie robić rzeczy większe niż ja. Możecie to robić. Wiecie? Kiedy przychodzi Boże Królestwo, to jest jak błyskawica. Kiedy przychodzi Boże Królestwo, to nie jest to spotkanie jakichś, wiesz, emerytów i rencistów. To nie to. To nie to. Chociaż ja znam spotkania emerytów i rencistów, które są żywsze niż kościoły dzisiaj niektóre. Jest tam żywiej, bo tam się przynajmniej ludzie chcą ze sobą naprawdę przyjaźnić. Rozumiesz, o co chodzi? I tam jest więcej szczerości i miłości przy szklance herbaty, niż tutaj przy jakiejś tam wieczerzy pańskiej, czy jakby to tam zwało, z której strony. Rozumiesz? Taka jest prawda. I my musimy, co to jest dorosłość? Znaczy wyrośnięcie, tak? Do zrozumienia tego faktu. To jest, rozumiesz? Muszę to odnaleźć. To tylko w duchu możesz zobaczyć. Bo Jezus przychodzi jak błyskawica. I nie ma jak przychodzi Boże Królestwo, to nie ma żadnej ramy. Tam nie ma ramy. Rozumiecie? Nie ma ram żadnych. To się wymyka spod kontroli. Rozumiesz? Spod kontroli pastorów, spod kontroli liderów, spod kontroli księży, to się wymyka. Duch Święty jest tak ślizgi, że nie utrzyma się w ręku, w żadnym ręku. Ludzie mówią, my tylko dotąd już leżą. Wiesz o to chodzi? My tylko leżą. Wiesz o to chodzi? To my dotąd tylko. Nie ma dotąd! W Królestwie Bożym nie ma początku ani końca. A zobacz, to jest wszystko w twoim duchu. Jak spojrzysz głęboko w swojego ducha, to ty zobaczysz, że są takie, ty masz takie marzenia, włożone przez Ducha Świętego, że one są aż dla ciebie przerażające w ogóle. On mówi, jak ja mogę tak myśleć? Wiecie, jak ja kiedyś jeszcze parę lat wcześniej, jak ja mi przychodziły do głowy rzeczy, tak? To aż się cofałem w duchu, mówię, jak ja mogę tak myśleć? A diabeł do mnie przychodzi i mówi, no bo jesteś pyszny. A potem mówię, zaraz. Jaki ja jestem pyszny, mówię, jak ja umarłem. Wiesz, o to chodzi, mówię, jaki ja pyszny jestem, kurczę, wszystko, wiesz, tak zrobiłem sobie, tak usiadłem na zdrowo, moje wszystko, kurczę, położyłem w swoim życiu, jaki ja pyszny jestem, wiesz, to nie, bo ja nie wiem, mówię, nie jestem pyszny. A potem tego książki przeczytałem, jak Ulf Ekman swoje kazania zaczął głosić najpierw do kukurydzy, bo nie wiem, do kogo głosić. Wychodzi, mówi, w imię Jezusa! I sobie wyobrażam, jak padają pod mocą te takie, tam takie wielkie, te kukurydzy. Proszę Ciebie. Miał 16 lat, miał tylko rower, proszę Ciebie, i po angielsku miał tylko powiedzieć tam Jezus Chrystus, czy coś. Wiesz, ale on miał wizję. Ta wizja przerastała go, rozumiesz? Ona przerastała go. Ale on potem nauczył się, że wizje go przerastają. Przerastają go te wizje. Jak było ich tam 150 osób w kościele, tak? A on dostał wizję, zbuduj budynek na 5000. Oni, rozumiesz, puści jak bęben turecki. 150 osób w kościele. I przyszedł do kościoła i mówi, kochani, mówi, mamy zbudować budynek na 5000 ludzi. Ale mówi, nie oprzemy tego na waszej wierze. Oprzemy to na tej wizji. Oni nie wiedzieli, za co się mają wziąć, ale wiesz, on zrozumiał, że wizja cię przerasta. Dlaczego? Bo Boże Królestwo jest tak potężne, przychodzi jak błyskawica. I jak my to zaczniemy widzieć, tak, to przestaniemy się ograniczać. I mówić, no uda się, nie uda się. Co ci obchodzi, jak się nie uda? Przepraszam, przecież tak nie żyjesz. Twarz już dawno straciłeś. Twarz masz? Honor, ambicje jakieś? Trzeba pobudować. Trzeba pobudować z honoru. Trzeba pobudować z ambicji. Trzeba pobudować z porządności.
Rozumiesz? Z poukładania trzeba pokutować. Rozumiesz? Z takiego porządku, który sobie wprowadziłeś w domu. Z hierarchii wartości. Taka hierarchia wartości. Po pierwsze Bóg, po drugie żona, po trzecie dzieci. Wiesz o co chodzi? To jest fikcja literacka. To jest fikcja literacka wszystko, rozumiesz? Jak po pierwsze Bóg? To znaczy masz innych bogów. Jest napisane, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Rozumiesz, hierarchia wartości. Po pierwsze Bóg, po drugie żona, dzieci. Dzieci, śmieci. Jezus nie był wcale taki religijny, taki rodzinny. Ja kocham moją żonę, kocham moje dzieci, rozumiecie? Ale moja żona powiedziała kiedyś bardzo fajną rzecz na jakimś spotkaniu. Te małżeństwo tylko dlatego trwa, mówi, że kocham Jezusa bardziej niż mojego męża. Po prostu. My ze sobą jesteśmy dlatego, że Jezus jest z nami. Ja kocham żonę, kocham dzieci, tak? Ale my nie jesteśmy tacy rodzinni specjalnie. Rozumiecie? Ja wiem, że zaczynacie w duchu rozumieć pewne rzeczy. Wszystko jest wasze, mówi Paweł. I Chrystus, i Apollos, i Paweł, wszystko jest wasze, tak? Mówi, ale nie wszystko jest pożyteczne. To są bolesne rzeczy. Okazuje się, że pokuta to nie jest tylko odejście od grzechów. Odejście od grzechów wprowadza cię do nieba, tak? A potem następuje absolutna zagłada wszystkiego. Zagłada. 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 Przestaje ci zależeć na tym, co o tobie ludzie mówią. Zanim ci przestanie zależeć, rozumiesz, to pojadą z tobą. Przestaje ci zależeć na opinii. Przestajesz się czepiać Egiptu, rozumiesz? Coś potrzebujesz, a Bóg mówi, jak przestaniesz się czepiać Egiptu, zobaczysz, co stanie się w twoim życiu, jak wyleje na ciebie swoją moc i łaskę. Odpuść Egipt. I wiesz, że ciężko jest puścić Egipt. Cały system świata jest ciężko puścić. Bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Ale wtedy trzeba zamknąć oczy i powiedzieć, ojcze, dziękuję ci, że nie było kiedyś Jezusów. Dziękuję ci, że nie było Remy. Dziękuję ci. Dziękuję ci, że Mojżesz nie musiał myśleć o zrobieniu okularów na starość, bo do 120 lat miał dobry wzrok. Ojcze, dziękuję ci za to. Halleluja. Ojcze, dziękuję ci, że kiedyś nie było wiary, a Abraham miał dzieci po serce. Ojcze, dziękuję ci. Halleluja. Zaczynasz rozpoznawać królestwo. Co nie oznacza, że będzie ci coś brakować. Nic ci nie będzie brakowało. Nic. Bo Bóg jest Bogiem zaopatrzenia. Nam nic nie brakuje. Nic nie brakuje. Jakiś czas temu powiedzieliśmy Bogu, potrzebujemy nowy samochód, bo ten jest za mały. Teraz w czwartek odebraliśmy już ten samochód. Dali nam nowy samochód. Wyszykowali, jeszcze włożyli w niego wszystko. Dali nam świetny samochód. Wszystko nam dają, tak jak nam było na Janosiku. Pyta się, kwiczą pyzdry. A czemu to je wszyscy tak dają? A mówi, bo mnie lubią. Bóg cię lubi. Bóg cię naprawdę lubi. On lubi z tobą być. Bóg lubi, żebyś był zdrowy. Bóg lubi, żebyś miał pieniądze. Bóg lubi, żebyś miał szczęście w rodzinie. Bóg lubi, żeby twoje dzieci się normalnie wychowywały. Bóg to wszystko lubi. To są jego pragnienia. I te pragnienia są teraz w tobie. Tylko, że te pragnienia, one są wmontowane w całokształt królestwa. Nie wolno się na nich oprzeć. Trzeba pozwolić, żeby ta błyskawica poszła do przodu. Żeby ci... Nie bój się, zamknij oczy. Nie bój się. Nic się nie stanie. Przebudzenie nie zrujnuje twoich rodzin. Przebudzenie nie zrujnuje twojej firmy. Przebudzenie nie zrujnuje twojego życia. Ono podniesie twoje życie. Tak? Tylko nie inaczej jak błyskawica. Przejedziesz się na błyskawicy. Zobaczysz, jaka jest jazda. Zobaczysz, jaka jest jazda bez trzymanki. Po prostu nie będziesz czuł gruntu pod nogami, a będziesz szedł. To jest po prostu łatwiej, dlatego że tak żyje. Nie mówię wam tego, dlatego że tak jest, bo właśnie tak żyje. Lecz przedtem musi przyjść wiele, przedtem musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. To pokolenie, pokolenie religijne, rozumiesz, nie zrozumie parcia na królestwo. Ono nie zrozumie, ono powie, ty jesteś chory, ty jesteś nienormalny, ty jesteś heretykiem. To jest niemożliwe. Wejdź spośród tego pokolenia! Nie miej żadnych sentymentów! Zostaw to wszystko! Zostaw tą religijną otoczkę, która jest wokół ciebie. Zostaw bez żadnych sentymentów. Tak, diabeł przyjdzie i cię będzie oskarżał, że jesteś odszczepieńcem. Coś ci powiem. Słowo Boże mówi, że lepszy jest żywy pies niż martwy lew.
Jak w więzieniu głosiłem wśród więźniów, to mówiłem tak: lepszy jest żywy frajer niż martwy git. Rozumiesz? Lepszy żywy frajer niż martwy git. Ja zrezygnowałem z grypsowania, przestałem być gitem i stałem się frajerem na własne życzenie. I powiedziałem, mówię, ale ja żyję, panowie! Żyję i się mam dobrze i Bóg mi błogosławi, a wy co? Macie zasady, reguły i co? Nie martw się, że będą nazywali cię psem. Wiesz, co to znaczy słowo kaleb po hebrajsku? Pies! Masz pojęcie, że kalebowi... Kaleb, ten, który wszedł z Jozuem, jeden, tylko ich dwóch powiedziało, miało wiarę o Kanaan, tak? Jeden z nich miał na imię pies. Rozumiesz, a drugi Jezus. Czujesz klimat? Jezus i pies jako pierwsi uznali, że Kanaan należy do Izraela. To jest zabawna historia. Ja sobie myślałem o tym, jak ci rodzice żydowscy dali dziecku na imię pies. Co trzeba mieć w głowie człowieku, tym bardziej, że w tym czasie pies był splugawionym zwierzęciem. I psami nazywano męskie prostytutki w świątyni Bala i Aszerty. Mówili psy na nich. Wiecie, o co chodzi? A oni dali mu na imię pies. Ja mówię, musieli mieć objawienie albo byli chorzy psychicznie. Ale dlaczego oni mu dali na imię pies? Oni mu dali na imię pies, ponieważ oni wiedzieli, co to znaczy wierność. I oni mieli proroczy wgląd. Wiedzieli, że ich syn jest powołany do tego, aby być wiernym. Ja sobie przypominam, kiedy on jako 80-latek stoi i oni już zdobyli Kanaan, przychodzi do swojego kolegi Jozuego, który też ma około 8 tych i mówi do niego tak: słuchaj, jestem tak silny jak 40 lat temu. Daj mi Hebron. Daj mi Hebron. Ja chciałem Hebron. Pojechałem do Izraela, do Palestyny, obejrzeliśmy Hebron. I on, ten dziadek, tam wjechał i wszystkich wyrżnął do nogi. Ten dziadek miał taką samą siłę w wieku lat 80, jak w wieku lat 40. Miał tą samą wiarę. On nie brał łatwych miejsc, rozumiesz? Plemiona inne narzekały. Za dużo drzew, za dużo lasów, trzeba karczować. A on podszedł: Jozue, daj mi Hebron. Był wierny. Jeśli cię odrzucą, nie przejmuj się, bądź wierny. Wiernych zawsze odrzucają. Religia zawsze pojedzie z tobą jak ścikiem. Nawyzywają cię. Wiesz, o co chodzi? Ale będziesz tak namaszczony, że będzie to po tobie spływało. Czym więcej namaszczenia, tym bardziej plugawa woda będzie mogła po tobie szybciej spływać. Rozumiesz? Ja mówię do ludzi, nieważne, czy myślisz, że jestem taki czy inny. I tak będę szedł, ludzie się będą rodzić na nowo, chorzy będą uzdrawiani, dobra rodzina będzie niesiona. A im więcej będziesz ze mną jechał, tym więcej błogosławieństwa będzie w moim życiu. Tak jak Kola śpiewa, im większy deficyt, tym większe błogosławieństwo. Rozumiesz? O to tu chodzi. Nie bój się, dzieci, że cię odrzucą. I wyjdź z miejsc, które blokują rozwój królestwa. Nie miej sentymentów. Nie miej. Bo to szkoda prądu. Jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedni pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki, nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Kiedy Syn Człowieczy objawia się w twoim życiu, kiedy twój dzień jest dniem Syna Człowieczego, kiedy wstajesz rano i mówisz: Ojcze, dzisiaj będę szedł w twojej mocy. Dzisiaj! Dzisiaj jestem gotów na twoje przyjście. Dzisiaj wszystko poświęcam. Kiedy wstaniesz, ten diabeł będzie cię atakował depresją, traumami, innymi rzeczami. Kiedy się przeciwstawisz temu i pójdziesz krok dalej i mówisz: Ojcze, dziękuję ci, że ten dzień jest zwycięski. Dziękuję ci, że dzisiaj może się objawiać w moim życiu dzień Syna Człowieczego. To będzie się ogłaszał sąd wokół ciebie. Zobaczysz przeciwne rzeczy. Wielokrotnie już je widziałeś. Ludzie się wysypywali. Rozumiesz? Wywalali się do góry kołami, a prawdziwi przyjaciele się pojawiali. Prawdziwi przyjaciele się pojawiali, ci, którzy cię kochają. Nadchodził sąd wtedy i kiedy ty będziesz chodził, uwalniając królestwo, też będzie objawiał się sąd.